Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele przypowieści tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, kto ma uszy, niechaj słucha. Wzywa nas dzisiaj Jezus. Czasami mam wrażenie, że uszy u ludzi służą raczej. Tu się panie uśmiechną, ale tak patrzę na osoby, które mnie otaczają. Nie tylko mnie, ale was także, a szczególnie kobiety, że te uszy służą do noszenia kolczyków. A w kontekście dzisiejszego Słowa Bożego to właśnie nie zawsze służą do słuchania. Dlaczego o wiele częściej wolimy mówić, a nie słuchać? Myślę, że zależy nam na tym, aby to inni nas słuchali, a nie na tym, aby otworzyć się na to, co inni ludzie mają do powiedzenia. To gdzieś w nas jest, w każdym z nas, takie poczucie, prawda? Może dlatego, że jesteśmy przekonani, że i tak my wiemy najlepiej i że to inni powinni od nas się uczyć i z nas brać przykład, a nie odwrotnie. To się pewnie dobrze sprawdza w naszych rodzinach, zwłaszcza wtedy, gdy są rodzice, którzy wychowują swoje dzieci i proszą zawsze, żeby ich słuchać. A dzisiaj może mają większy problem z tym, żeby dziecko słuchało rodziców, żeby wypełniało te wszystkie nakazy, którymi rodzice ich obarczają. A wiadomo, że chcą dla nich dobrze. Patrząc na dzisiejsze Słowo Boże, to powiemy, że napotyka w naszym życiu na wiele przeszkód. Jak odniesiemy to dzisiaj do rolnika, o którym mówi Jezus, do ziarna, do gleby, to powiemy, że dzisiaj jest twardość naszego serca, też upartego jak skała, niezdolnego całkowicie do przyjęcia Bożego Słowa. Skąd się to bierze? To uda tego świata, które przemawia głośniej i całkowicie zagłusza Boże Słowo w nas. I wreszcie, można powiedzieć, bark troskliwej pielęgnacji, która sprawia, że serce staje się jak autostrada, po której jeździ każda idea we własną stronę. Bo każdy ma jakieś spojrzenie na życie. I nawet jeśli słucha Słowa Bożego, nie zawsze jest ono dobrze zrealizowane, dobrze wysłuchane do końca. Boże Słowo przynosi obfity plon jedynie wtedy, gdy zapewnimy Jemu odpowiedni grunt w naszym sercu. I to jest fakt, który jest niezmienny, kiedy przychodzimy właśnie na Eucharystię. Żeby to serce przygotować jako grunt na przyjęcie Słowa Bożego. Powiemy też, bracia i siostry, że glebą żyzną i urodzajną jest serce pokorne, zdolne do dziecięcej ufności i zachwytu. Kiedy ziarno słowa pada na taki grunt, spulchnione to serce, powiemy, ascezą i nawożone umartwieniami,
zostaje szybko wprowadzone w głąb serca, jest utulone z czułością i pielęgnowane. I ten, kto doświadczył już nie raz, gdy otworzył swoje serce na Słowo Boże, na Boga, wie doskonale, że się nigdy nie zawiódł. I zobaczcie, że ile razy doświadczamy takiej sytuacji, tyle razy wracamy do Boga. Tyle razy jesteśmy tu w świątyni. Tyle razy dziękujemy Panu Bogu, że słuchając Słowa Bożego i zachowując je i wypełniając, czego Jezus od nas żąda, jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi. Nieszczęśliwi są ci, można powiedzieć, którzy tego Słowa Bożego nie zachowują albo go źle interpretują. Powiemy, że tam pracuje serce, które zachowuje Słowo w swoim wnętrzu, rozważa je na nieustannej medytacji i pozwala mu wzrastać. I tymi, którzy tak czynią, jesteśmy my, którzy przychodzimy tu na Eucharystię. Może warto czasami zapytać siebie, ja też muszę to robić. Może słowo muszę jest brzydkie w tym momencie. Ja chcę. I pytam siebie, a jaką glebą jest moje serce każdego dnia? Czy troszczę się o dobrą kondycję mojego ducha, aby było glebą urodzajną? A może moje serce na skutek beztroskiego niedbalstwa staje się już jałowym ugorem, niezdolnym do wydawania dobrych owoców? Ilu ludzi dobrze zaczyna swoje życie? Od wiary. Są ochrzczeni, zachowują przykazania, realizują powołanie życiowe, wchodzą w związki małżeńskie, stają się też kapłanami, przyjmują święcenia kapłańskie, pracują, uczą się, uczestniczą w tym wszystkim, ale w pewnym momencie gdzieś jest moment jakiegoś rozłamu, jakiejś własnej idei, która, no powiemy, nie zgadza się z tym, czego żąda od nas Bóg. I potrafią odejść, zdradzić. Wtedy powiemy, że to Słowo Boże, które usłyszeli, po prostu padło na ten grunt no, twardy albo niedoskonały, lub też można powiedzieć, stało się to niedbalstwo. Dzisiaj obserwuję z wielu ludzi dobrych, szlachetnych, którzy swoją wiarę na przykład i istnienie Boga mówią, że to moja osobista sprawa, ja mam swoje spojrzenie na istnienie Boga w moim życiu. I stosują różne metody, takie można powiedzieć zastępcze. Ale one nic nie mają związku z prawdziwą wiarą. To smutne jest, dla mnie przynajmniej. Może dzisiaj potrzeba modlitwy właśnie za takich ludzi, których znamy, oni są nawet w naszych rodzinach, którzy to Słowo Boże usłyszeli czy słyszą. Może potrzeba modlitwy i oddania dziś naszych serc Jezusowi po to, żeby skruszyć te serca, żeby one wróciły do Boga, żeby pozwoliły znów dać taką możliwość Jezusowi, żeby zasiał w ich sercach Słowo, które będzie kiełkowało nie tyle dobrocią, ale przede wszystkim prawdziwą wiarą. Bo On, tak powiem na zakończenie, dobry rolnik wie, jak pustynię zamienić w bujną oazę. Módlmy się o to, bracia, żeby nam też nie zabrakło sił, byśmy mogli zawsze, gdy przychodzimy do świątyni na Eucharystię, słuchając Słowa Bożego, umieć je zrealizować, tak jak tego chce Bóg. To dlatego dzisiaj Ewangelia kończy się takim jednym stwierdzeniem Jezusa. Kto ma uszy, niechaj słucha. Amen.